Dobra, witam wszystkich. Dzisiaj mam nadzieję, że obejdzie się bez żadnych niespodzianek. Powiem wam tak. Udało mi się zapanować nad temperaturą tej chińskiej płytki jako podgrzewacz taki, który można sobie kupić na AliExpressie. I generalnie, jeżeli nie chcecie się bawić w jakieś takie sprawy Arduino, kodowanie i tak dalej, to możecie kupić na AliExpressie wersje, które są 80, chyba 120 i 260 stopni. Zresztą, jak poszukacie, to znajdziecie tam różne wersje tych płytek. Powiem wam tak, jak widzicie, tutaj jest Arduino podłączone, przekaźnik, czyli którym załączam i wyłączam 220 V. Ten moduł podłączyłem sobie do tego przekaźnika z tego względu, że mogę sobie regulować tutaj moc. Teraz mam ustawione na tym potencjometrem niebieskim na minimum, czyli jest chyba 60 tam V. I dzięki temu ta grzałka nie nagrzewa się w takim szybkim tempie, że jakbym ją podłączył od razu do 220, to nie wiem, 2-3 sekundy ona już jest nagrzana do 200 stopni przynajmniej. A tym właśnie regulatorem napięcia mogę sobie zrobić coś takiego, że jakby wam to wyjaśnić, żebyście mnie zrozumieli, że ustawienie tej temperatury takim na jednym poziomie będzie bardziej takie jakby dokładne. O, w ten sposób. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda. Co jeszcze zrobiłem? No tu mam podłączoną taką do Arduino termoparę. Ale co zrobiłem? Zaraz wam coś pokażę. Domyślnie w zestawie jest coś takiego. Jakie to jest niedokładne. W ogóle będę musiał tu tą końcówkę rozwalić i po prostu zrobić tak, żeby był kabelek. Tylko taki, jak jest tutaj. Mega dokładne i szybkie to jest. A to jest z tego miernika wyciągnięte i podłączone po prostu do tego tutaj modułu. I pokażę wam, jak to działa. Oczywiście tu trzeba, muszę uważać, żeby nie zrobić żadnego spięcia, bo to jest jednak 220 wychodzi z tego. Także jak ja najpierw sobie podłączę to do zasilania. Podłączam teraz do zasilania cały przekaźnik, który będzie sterował tym wszystkim. Dobra, nic tu nie ma, pod spodem nie ma. Nie będzie spięcia, nie będzie. Dobra, lecimy. Dobra, jak widzicie, Arduino już mi się zaświeciła czerwona lampka, że grzałka się grzeje. Ja sobie przycisnę tą końcówkę tutaj. Pozwolę sobie wejść na podgląd Arduino z portu COM3. Zobaczcie, jakie są temperatury. Ok, 106, 118. Ustawiłem temperaturę 150 stopni. Powyżej 150 stopni powinno mi się wyłączyć. 146, 151 jest, ok. 155 stopni, 157, 159, 160. Widzicie, jaki jest skok na początku. Dlatego reguluję sobie moc tym, ale jeszcze bardzo ważne jest zamontowanie bardzo stabilnie tej końcówki, bo ja teraz dociskam, tak? Mocno. I popuszczę, tu już zmienia się szybko temperatura. Ale dobra. 155, 154, 3, 2, 151. O, widzicie? Załącza i wyłącza mi teraz grzałka. Tylko to musi być stabilna cholera. 158, 159, 160. Podejrzewam, że przy takim dobrym przymocowaniu tej końcówki tutaj do tej płytki, gdzieś od spodu, jakimś kaptonem, załóżmy, bo ja taką końcówką pałeczki do czyszczenia uszu to sobie przyciskam. Mogłem jakimś drewienkiem, kurczę, tylko nie mam. Co by tu wyczaić? No plastikiem to na pewno, nie? Troszeczkę
Poprzeczka to jest niewygodne. 158, 157, 153. To zależy, jak ja to mocno nacisnę. Ale generalnie da się utrzymać temperaturę w miarę jakąś taką, że. No i widzicie, i wyłączam im grzałkę. No teraz wahania są pomiędzy tą temperaturą, którą ustawiłem 150 stopni, 10 stopni różnicy. Ale to nie jest źle. Ja dzisiaj, jak się jeszcze przed nagrywaniem tego bawiłem, jak sobie ustawiłem tak fajnie jakoś, złapałem, to zeszłem do marginesu 5 stopni. Teraz znowu leci do góry, bo inaczej przycisnąłem. 150, ok. 160. Ła, waży mnie. Czekajcie, a coś tutaj myślę, co, może jakimś takim papierem. Będzie wygodniej. Papier też troszeczkę wychłodził na początku. Ok, mamy 160, 159, 157. To 50, 160 stopni. No tak nam najwięcej skacze do 160 stopni. I teraz już, jak widzicie, Arduino przekaźnik jest wyłączony. Siedem, 158. 158. No mówię, duże ma znaczenie tutaj regulacja. Tym regulatorem mocy. Bo można sobie tak to ustawić, że będzie nam powoli się płytka rozgrzewała i wtedy te odchyły będą mniejsze. 156, 155, 154, a to już. To 53. Widzicie, jakoś to tak. To musi być dociśnięte stale w jednym miejscu, także wtedy ten pomiar będzie najbardziej taki wiarygodny. No, widzicie, tutaj już coś nie pykło. 160, 162, 163. Oczywiście, jak odsunę tą końcówkę termopary, to grzałka będzie się non-stop grzała. Już nawet do 170 skoczyło. No, tutaj jest rozgrzana sporo. 166, 163, 162, 161. Tak skacze, bo są takie przerwy. No teraz 50 mi pokazało, nie 48. No coś jest nie tak. A coś jest nie tak? To jest nie tak, że to trzeba po prostu docisnąć porządnie. Teraz ciepło odbiera pinceta. No, mamy 100 par stopni. Nie, takim czymś nie jest, jest gorzej. Najlepiej takim czymś. No. To pałeczka, o Jezus, 190 stopni. Tu musi być taśma kaptanowa. Która 190. No, czuję, że się bardzo mocno nagrzało. To 86. Dobra, ja wyłączę to z zasilania, żeby nie było tu znowu przebojów.
I widzicie, włączyłem zasilania. To już jest na boku. Co? I włączony jest przekaźnik non-stop. Działa. Co bym tu jeszcze powiedzieć? No da radę sterować sobie tą temperaturą tej płytki. Tylko mówię, to musi być końcówka porządnie zamontowana do płytki. I wtedy można sobie regulować tutaj dokładnie wszystko. Nawet mogłem sobie ustawić niższą, mogłem niższą 100 stopni, załóżmy na to. To wtedy by mi. A to zmiana kodu to jest chwila, moment, bo ja teraz mam to otwarte. Także bym musiał tylko tutaj wpisać sobie stówę. 100 i wgraj na Arduino. I zobaczycie, jak będzie się wgrywało. Już jest wgrany, teraz zmiana temperatury jest na 100 stopni. I załóżmy, że jakbym przyłożył teraz tu, pewnie będzie więcej i się wyłączy. Tak jest. A ja zobaczę z ciekawości, jaką teraz pokazuję. Mi na wejściu. 137, 137, 168. No, teraz jest ładnie przyciśnięte. Mówię wam, dokładne przyciśnięcie, czymś co nie odbiera ciepła tak od tej sondy, bo ta płytka potrafi trzymać temperaturę 168, spada 137, 136, 5, 134, także do 100 jeszcze trochę zajmie. To 30, 29 wolno spada. To jest realna teraz to jakby temperatura tej płytki, nie? 125, 25 stopni, 24, nagrywa się, 12 minut. Tylko teraz i tak mi nie włączy podgrzewania, bo jest wyłączona w ogóle z prądu, tak? Ja tylko tak trzymam, żeby sprawdzić na tym, na podglądzie COM3 portu, do którego mam podłączony Arduino 113. Widzicie, 112. No i zaraz niedługo zajdzie mi do 100 i się powinno włączyć. Jakbym włożył tą termoparę gdzieś tu do środka, to jest gorące. Czekajcie, może ją włożę tutaj gdzieś do środka. Ile mi pokazuje? 108, 109. Dobra, ja spróbuję włożyć gdzieś tu z boku do środka. O, teraz fajnie, jest stabilnie. Dobra, ja włączę zasilanie 110, 109. Zobaczymy, co się będzie działo. Cztery, 103 i spada 102. Stabilnie spada, czyli jest dobrze umiejscowiona. 101, 100. 99, 100. 99 stuwa. 99. 98. Stuwa. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 106. 105. Tak dosyć chaotycznie to ten. No ale faktycznie jest około gdzieś tej stówy. Czuję po prostu, że nie jest tak rozgrzane tak bardzo mocno. 104, 103, 102, 102, 101 i zaraz się włączy. Stówa. Włączył się. Widzicie?
58. Trochę teraz podgrzeje i znowu pewnie skoczy do tam 106, 107, 103, 104, 106. No, 106 stopni. Czyli teraz jest fajnie, jak włożyłem tutaj tą termoparę tutaj do środka pomiędzy tamtą tą całą grzałkę. To ale elegancko. Nie, no teraz fajnie to trzyma. Tak, to jest to. Trzeba najlepiej włożyć gdzieś tam do środka taką końcówkę tej termopary. Thermocouple. W angielsku jakoś to się na to mówi. Końcówka typu K. Zarąbiście. Nie no, teraz pięknie. Stówę ustawiłem na takich 100 stopniach. O, znowu grzeje. Muszę jeszcze raz sobie zobaczyć, jaki mam tu podgląd. Stuwa. 101. 103. 104. 105. 106. I więcej nie wskakuje. 6 stopni teraz jest dokładności. Czyli bardzo już jest fajnie. Już możemy sobie na przykład coś tam położyć na takiej płytce. Jesteśmy pewni, że nie przyjaramy czegoś. Różnica, nie wiem, 5 stopni to już nie jest tak źle jak na takie warunki amatorskie. Bo jeżeli byśmy na przykład budowali sobie na takiej jakąś taką grzałkę w piekarniku, to chciałbym mieć też termometr, który by mi pokazywał właśnie dokładne temperatury, żeby sobie można było wykalibrować. No teraz to chodzi idealnie. Według mnie już jest fajnie zrobione. Jak włożyłem tą końcówkę tutaj, niczym nie dociskam, jest sobie tam w płytce, to jest zarąbiście. I na tym zakończę filmik, że można okiełznać tą płytkę. Ustawić sobie różną temperaturę. No, super sprawa. Dobra, kończę. Pozdrawiam, nie było żadnego spięcia. Trzymajcie się.